Na pierwszy rzut oka sęp opowiada o tym, że mamy najgorszą policję na świecie. Najgroźniejsi polscy przestępcy znikają na kopy, choćby z sal sądowych. Co się z nimi dzieje? Ktoś ich po prostu uwalnia czy porywa dla własnych celów? Kto jest na tyle sprytny, bezczelny i dobrze zorientowany, że może sobie pozwolić na taką działalność? Prawdę odkryć może tylko policjant z Wydziału Wewnętrznego. Aleksander Wolin. Ksywa sęp. O tym, że najlepszy w sępie będzie Piotr Frączewski, wiedziałem już po obejrzeniu Zajawki. Nie myliłem się. Świetna jest też Ania Przybylska. Po drugiej stronie barykady znaleźli się odtwórca tytułowej roli, Michał Żebrowski, z którego już chyba ostatecznie widać, aktora nie będzie, oraz Daniel Olbrychski, z którego, z całym szacunkiem, aktora już nie ma. Mirosław Baka nie kłuje w oczy, ale nie jest to Baka z najwyższej półki. Są też inne znane nazwiska i mniej znane nazwiska w rolach przestępców psychopatów. Nazwiska, które za bardzo chciały rzucić się w oczy. Ich o mój Boże, spójrzcie jakim jestem psycholem, skaczę, walę głową w ścianę i w ogóle złowieszczo się śmieje, to jedna ze słabszych stron filmu. W przeciwieństwie do efektownie ukazanej przez Arkadiusza Tomiaka Warszawy i klimatycznej ścieżki dźwiękowej w wykonaniu zespołu Archive. Debiutujący w kinie, doświadczony reżyser teatralny Eugeniusz Korin lepiej chyba radzi sobie z reżyserią w teatrze. Korin napisał za to znakomity scenariusz, za który wybaczyć można mu inne błędy w sztuce. Sępy nad sępem zleciały się dość wcześnie. Plotkowano, że może to być piękna katastrofa. Sępy będą jednak musiały obejść się smakiem, bo takie thrillery sensacyjne zdarzają się nam niezwykle rzadko. Nie obyło się bez kilku żałosnych dialogów, ale w nagrodę dostaliśmy też kilka dialogów błyskotliwych. Kompletnie bezsensowny jest motyw tablicy, na której sęp próbuje za pomocą równania rozwiązać kryminalną zagadkę. Królestwo dla tego, kto wyjaśni, po co to było. Mam też nadzieję, że uczycie się powoli ignorować opisy dystrybutora. Kiedy sęp pozna Nataszę, da się uwikłać w niebezpieczną grę pełną namiętności i niedopowiedzeń. Nic z tych rzeczy. Tym razem nieprawdziwy opis to strzał w stopę, bo opis nie dorasta filmowi do pięt. No więc, macie ochotę zobaczyć trzymający w napięciu zaskakujący polski film? To biegiem na sępa. Sępa reklamowano jako polską infiltrację. Dziś takimi hasłami można bardziej zaszkodzić niż pomóc, ale kto wie, może odnajdziecie tu nutkę filmu Scorsese'ego albo jego pierwowzoru z Hongkongu. Na pewno jest to film zrobiony sprawnie technicznie, a z infiltracją łączy go przynależność co najmniej do jeszcze jednej kategorii. Filmów wartych obejrzenia.